Wielka Parada Psów w Śmiglu to wydarzenie cieszące się dużą popularnością i szczycące się długą historią. Pomysł zrodził się 12 lat temu. Pomysłodawcą był pan Józef Cieśla, były burmistrz, i ta impreza na początku miała charakter wyścigów, hartów, ale później żeśmy przekształcili to w Paradę Psów, ponieważ bardziej mogły się niejako tutaj zaprezentować pieski, które są zwykłe, domowe, kundelki tak zwane, ale również psy rasowe. Na stadionie sportowym w Śmiglu można było spotkać przeróżne pupile. Zarówno te mieszczące się na rękach, jak i te większe, nierzadko osiągające imponujące wielkości. Jedno jest pewne, każde swoim radosnym spojrzeniem i wyglądem przyciągało uwagę. Każdy psiak brał udział w konkurencji na najsympatyczniejszego psa. Mamy dwie główne kategorie, psy rasowe i nierasowe, i w obrębie rasowych i nierasowych pieski podzielone są według wielkości, czyli małe, średnie i duże. Na wybiegu zaprezentowały się psy rasowe, a także odbył się konkurs na najlepiej przebranego pupila i jego właściciela.